Plecaka Stasiaka. Prowadzi redaktor Don Pablo. A po drugiej stronie połączenia telefonicznego jest z nami, mam nadzieję, pan redaktor Don Pablo. Halo? No nie może być inaczej. Życie potrafi płatać różne niespodzianki, także lepiej cieszyć się tym, że dokładnie jest tak, jak się umawialiśmy i że się udało. A że pan nie w wakacyjnych okolicznościach przyrody, no to chyba oznacza, że sezon koncertowy w pełni, ale cieszę się, że pan znalazł chwilę czasu, żeby odwiedzić nasz klub spokojnej muzycznej starości, czyli radio wtedy, ze swoim plecakiem. Ja właściwie jestem w pięknych okolicznościach przyrody wakacyjnej, bo jestem w Krynicy Morskiej. O, to tak jak jedna z naszych słuchaczek. Zaraz, kto to tu się już przyznawał, że jest w Krynicy Morskiej? O, to może się ze mną zobaczy. Właśnie, ale to, no teraz nie znajdę, ale to może za chwilę. Natomiast... Może się odezwie. Tak, natomiast Krynica Morska, czyli piękne okoliczności przyrody, sprawdzał pan redaktor temperaturę morza? Może nie. Może lepiej nie. Może nie. Nie, nawet nie miałem, powiem szczerze, czasu, bo tak naprawdę jestem tutaj gdzieś tak półtorej godziny, trzeba było jednak zacząć jakieś przygotowania. Bo... Pani Eliza jest obecna dzisiaj w Krynicy Morskiej, tak. A no proszę. I nas tutaj pozdrowiła, wpisała się na liście obecności na profilu radia wtedy na Facebooku. Ale ja chciałem pana, panie redaktorze, dopytać jeszcze tak w ramach prywaty, jak się udało otworzyć ten sławetny tunel pod Świnoujściem. No ciężko było, bo to... Kopaliście jeszcze? Bo jednak trzeba było jeszcze troszeczkę dokopać, ale jednak mimo wszystko się udało. Ja już słyszałem, że korki tam są już... Nie, nieprawda. Nie ma korków? Dobrze. Nieprawda, korków nie było. Trochę słabe jest oznakowanie, tak naprawdę trudno jest do tego tunelu trafić. To może dlatego tak. Korków nie ma. Bo nikt tam nie trafia. Trudno trafić, może w związku z tym, że znajduje się pod ziemią, a poza tym, no, że jest tak nisko, no to też trudno jest się gdzieś nawet rozejrzeć i sprawdzić, gdzie to może być. No ale są pewne jakieś takie mapy, które już pokazują, bo te, z których się zazwyczaj korzysta, pokazują tylko cały czas przeprawę promową. Może dzisiaj się to zmieniło, ale jeszcze poprzedni weekend tak było, więc tak naprawdę trudno było tam trafić, ale oczywiście, no, kto miał nie trafić, jak nie my? No, tym bardziej, że musieliśmy dokopać do końca, prawda? Leżącym. Dokopać leżącym. Dobrze. Nie. On wygląda bardzo kazale, jest... Tak po europejsku, tak? Jak we francuskich Alpach? Albo szwajcarskich. W szwajcarskich tak, byłem. To mogę porównać. We francuskich nie, ale byłem też przecież wielokrotnie. Przejeżdżałem podmorskim tunelem z Malmy do Kopenhagi. Mhm. Także może nie jest taki szeroki, wielki, no bo też nie ma chyba takiego zapotrzebowania. Natomiast... jedzie się bardzo dobrze, równomiarowo, przejeżdża się od razu na drugą stronę i nawet jak następnego poranka właściwie, bo już później jechaliśmy dalej, ale chcieliśmy jeszcze skorzystać z plaży świnoujskiej, to jak już ze Świnoujścia, hotel mieliśmy po drugiej stronie tunelu, chcieliśmy się dostać, jak podaliśmy adres, to pan taksówkarz mówi, ale gdzie to jest? No, po drugiej stronie. Ach, tam, no tak, bo teraz tunel, to teraz się zaczną tam jazdy. No. Także jeszcze nie są za bardzo przyzwyczajeni do tego, no ale byliśmy na świeżo, bo w piątek było otwarcie wieczorem, my byliśmy tam w sobotę, a tutaj w niedzielę rano też próbowaliśmy się przedostać na drugą stronę, w związku z tym no może jeszcze rzeczywiście nie wszyscy taksówkarze ogarnęli sprawę, że to nie jest tak, że im się po prostu nie opłaca, bo jest teraz krócej? Bo wtedy trzeba było na prom, tak. I ten czas się liczy dodatkowo, i tak? Samet, tak? No. Nie pomyślałem o tym, ale
Myślę, że Życie to to jest po prostu dla zweryfikuje, tych. życie to zweryfikuje na Tak, pewno. tak, tak, tak. Świnoujście też ma swoich dużo atrakcji na miejscu, więc nie trzeba specjalnie gdzieś na drugą stronę wypływać. Akurat my mieliśmy taką konieczność i gdyby nie ten tunel, to byśmy nie skorzystali z tej plaży z samego rana, a tak mogliśmy to zrobić, bo dostać się pewnie na prom i z powrotem to by nam zabrało z półtorej godziny, w związku z tym no, tak naprawdę już nie byłoby sensu, ani czasu przede wszystkim. No może tak, no może tak. No. Pani Eliza jeszcze napisała, jeszcze spacerek po Krynicy przy audycji trwa. No to może nie przedłużajmy i No, no. wyciągajmy te kanapki, bo A bardzo z proszę. tego co zauważyłem, kanapki nader wakacyjne. Wakacyjne bardzo i z bardzo różnych czasów. Z lat Właśnie. 70. i z początku lat 90. Z lat Właśnie. 70. bardzo rzadko bywają kanapki, bo one są już takie lekko zaśniedziałe. Ale równie smaczne, ale to tak jak z dobrym winem. Im starsze, czasami No. tym lepsze. Tak. I z serami też takimi wyśmiałymi, Tak, że tak. im bardziej śmierdzące, tym lepsze. To tutaj No to nie wiem, czy możliwe, będzie że bardzo też tak jest śmierdziało podobnie. teraz, ale może przynajmniej pięknie zabrzmi. O, że ta nuta zapachowa będzie ładna. Zabrzmi na pewno dobrze i nuta zapachowa tym bardziej się do tego dostosuje. Także tego jestem pewien. I myślę, że będą taką ciekawostką dla wielu osób, bo pewnie nie spodziewają się dzisiaj czegoś takiego, No ani z jednej, ani właśnie, z drugiej strony. właśnie. Też trochę mnie pan redaktor zaskoczył osobiście, bo pierwsza kanapka to jest człowiek, o którym tak naprawdę nie wiem nic, a kilka jego utworów w życiu naszło mnie Jednak. i za każdym razem mi się podobały. Więc zamieniam się w słuch, bardzo będąc ciekawym, kto to, skąd to i dlaczego. Właściwie powinienem zacząć się od końca, że właściwie bardzo jest istotne, że w styczniu 1980 roku Gilbert O'Sullivan, bo o nim dzisiaj będziemy mówić, poślubił swoją norweską dziewczynę, czyli jest tutaj akcent skandynawski. No proszę. Ale nie ze Szwecji. No to No było nie ze blisko, nie Szwecji, trafił. ale może mieszkała blisko A no prawda. granicy, Tak, prawda? tak. I mogła też dużo czasu spędzać po drugiej stronie granicy. Także tutaj akurat nie wiem, bo nie mam takich informacji, a może po prostu się nie doszukałem, bo może gdybym jakoś głębiej szukał. W każdym razie nam to nie jest zupełnie potrzebne. Gilbert O'Sullivan w ogóle pochodzi z Irlandii i wcale nie nazywa się oczywiście Gilbert O'Sullivan, tylko Raymond Edward O'Sullivan. Ale jakoś tak widocznie Chciał Raymond uniknąć urzędów Edward. skarbowych i tak, i zmienił imię i nazwisko. Nie wiem, jak to jest z podatkami w Irlandii. Chyba nie jest najgorzej, bo tam, bo to chyba. Na pewno chyba lepiej niż w Wielkiej Brytanii, gdzie tam słyszałem, na przykład członkowie Pink Floyd musieli oddawać nawet 80% swoich zarobków. To jakieś No to kuriozalne pieniądze. podobnie jak w Szwecji, jak się przekroczy A to pewną jakąś dlatego, a taką to dla... magiczną granicę. Aha, to dlatego te państwa są tak bogate, bo po prostu bogatych tam łupią. Łupią, ale znowu osoby, które zarabiają, są z tego klasie średniej, czują się na tyle bezpiecznie, że chyba nawet niespecjalnie chce im się więcej zarabiać A, taki w tym momencie. mechanizm. No tak. I wtedy ta klasa średnia żyje jak pączki w maśle. No dokładnie, dokładnie. Chociaż nie wiem, jak oni z pączkami akurat, bo w Szwecji to nie ma pączków. No, może w Ale Irlandii. masełko to uwielbiają. Okej, dobra, ale wracamy do Irlandii. Czyli ja myślałem, że to Stany Zjednoczone jednak, bo taka muzycznie umieściłbym go gdzieś między Polem Simonem a Billym Joelem. Bo on taki trochę podobny do Pola, nie, może do Pola Simona nie, albo bardziej do Arta Garfunkela, ze względu na swoją fryzurę. Właśnie, i ten klimat takiej muzyki post-hipisowskiej, taki flower power, ale już lat 70. Nie sądzi pan, panie redaktorze? Trochę tak, trochę tak. On w ogóle, co jest ciekawe, rozpoczynał swoją karierę muzyczną będąc perkusistą. Jak Phil Collins. No, ale on jednak tutaj odrzucił już później zdecydowanie perkusję. Nawet grał z Rickiem Davisem, który założył później zespół Supertramp. No. I wspólnie mieli zespół.
Rick's Blues zresztą tak się nazywał, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, to było jeszcze w latach 60. A karierę muzyczną zaczął w roku 67, wtedy wydał swój pierwszy singiel i te single się ukazywały jakoś tak rok po roku, ale one specjalnie nie robiły kariery, nie wchodziły na listy przebojów, jakoś się nie udawało. I później jednak zdecydował się przenieść do Londynu i jakoś tak łatwiej mu było się pokazywać i pod koniec roku 1970 miał swój pierwszy hit w pierwszej dziesiątce w Wielkiej Brytanii Nothing Rhymed, który był też podobno popularny w Holandii, gdzieś tam w Europie. No, my nie mamy takich notowań, jeżeli chodzi o początki lat 70. tutaj. No, u nas to w ogóle chyba trudno było się przebić tego typu piosenką, bo w tamtych czasach jednak najwięcej było Marii Rodowicz, Urszuli Sipińskiej i wszystkich innych wykonawców od nas, ewentualnie z tak zwanych demoludów. A początek lat 70. to raczej trudno się było przebić komuś. Śpiewając po angielsku, chyba że był to na przykład zespół Bonnie M., który był produkowany w Niemczech. Tak, i zawojował z naszą scenę. I wtedy zawojował, dokładnie. Także to był taki pierwszy sukces i później już było tak naprawdę coraz lepiej. Był nawet porównywalny do Paula McCartneya w śpiewaniu. Właśnie chciałem do tego nawiązać, bo wśród wielu pocztówek dźwiękowych, których zasłuchiwałem się dziecięciem będąc, natrafiłem kiedyś na takie nagranie, gdzie ewidentnie słyszałem Paula McCartneya jako główny wokal i dopiero po wielu latach udało mi się odczytać, co to za piosenka. I to był właśnie Gilbert O'Sullivan, piosenka Good Company. No Beatlesami pachniało, albo Wingsami Paula McCartneya na kilometr. Ale to może dlatego, że Londyn właśnie. No tak, to na pewno. To na pewno miał jakiś wpływ. No ale rzeczywiście takie porównania były. On właściwie taką międzynarodową karierę osiągnął w 1972 roku dzięki utworowi Alone Again. I myślę, że to też jest znany utwór. Sam tytuł to często jest tak, że niewiele nam mówi, ale gdybyśmy usłyszeli trochę melodii, to pewnie nam się wiele otworzyło. I to był wielki hit, także w Stanach 6 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboardu, także to naprawdę ogromna sprawa i myślę, że też może dlatego tak się kojarzy, że jednak pochodzi gdzieś też stamtąd. Właśnie. Ale w 72 roku miał również właśnie kontynuację swojego sukcesu z utworem Claire. Który nie osiągnął pierwszego, ale do drugiego miejsca w Stanach Zjednoczonych doszedł i był też wielkim hitem tak naprawdę już w całej Europie. I właściwie całość 1972 rok to było dla niego niesamowicie fantazyjne, gdyż sprzedaż płyt O'Sullivana wówczas przekroczyła 10 milionów podczas jednego roku. Myślę, że na tamte czasy to było naprawdę dużo i uczyniła go wtedy największą gwiazdą roku. Także to było coś niesamowitego. No i on później sobie cały czas śpiewał właściwie do końca lat 70. Natomiast w latach 80. też zaczął wydawać swoje piosenki, nawet wystąpił na festiwalu w Glastonbury w 2008 roku, festiwal jest popularny i nawet też niedawno miał swoją edycję. A co ciekawe, w zeszłym roku, w lipcu, wydał swój 20 album studyjny, zatytułowany Drive'em. I płyta miała najlepsze recenzje od ponad 50 lat. I album zdołał nawet wejść na listę albumów Wielkiej Brytanii i doszedł do 26 miejsca. No to już nie była top ten, ale mimo wszystko, jak udaje się po tylu latach mimo wszystko wejść na listę przebojów albumów, to jest to sukces. Czyli fani pamiętali. Fani pamiętali, no na to wygląda, no ale musiał też mieć jakieś takie dodatkowe elementy, bo może też Gilbert uzyskał nowych fanów dzięki temu albumowi. Właśnie. Też tak może być. No istnieje takie ryzyko, to prawda. Ale nie to dobrze, ale utwór Claire, pana wybór na dzisiaj, to taki wybór dlaczego? Ponieważ to jest wspomnienie typu z Radia Luksemburg?
Nie, z Radia Luksemburg na pewno nie, dlatego że ja Radia Luksemburg słuchałem raczej w roku 82, A 3, no to już a wiele to lat było później. 10 lat wcześniej. Nie, to jest piosenka, która dotarła do mnie, myślę, że w latach 80. już, jak się gdzieś tutaj zaczęły pojawiać różnego rodzaju piosenki z lat 70., które gdzieś tam zostały przegapione, chociaż może ją słyszałem też w latach 70., tego nie pamiętam. Może ktoś Ale z redaktorów Polskiego Radia przemycił, przecież często też jest tak to bywało, możliwe. że przemycali jednak tę muzykę zachodnią przywożoną przez marynarzy na statkach. Tak. Są Tak, takie tak. No to nie historie. mieli daleko. Poza tym, rzeczywiście, jeżeli to był wielki hit w całej Europie, to taki singielek mógł się pojawiać. Tak, mógł gdzieś gdzieś się tam nawet może na jakiś. Tak, na Malczewskiego mógł się też zawieruszyć. Tak. Tak, nawet na giełdach płytowych gdzieś tam mógł gdzieś tam być. Może komuś niewiele nawet mówił, ale były osoby, które doskonale wiedziały, z czym to się je, kupiły i po prostu później gdzieś właśnie były prezentowane. Także to jest taka piosenka miłosna właściwie, jest to taka piosenka, bo prawdziwą Claire była trzyletnia córka producenta, menadżera Sullivana, Gordona Millsa. I tak jest na końcu piosenki słychać taki chichot małej dziewczynki. Czyli jest tutaj motyw jakby miłości rodzicielskiej wręcz. Tak, i ten wujek Ray wspomniany w piosence jest właśnie odniesieniem do jego prawdziwego imienia, Raymonda O'Sullivana. Okej. No to może przypomnijmy tę piosenkę. Tak, to i słuchamy się, może i ten chichot jakiś tam się objawi również pod koniec. Właśnie, sprawdźmy. Dobrze. No to może ja zacznę, ale się zrobiło sielsko, tak psiejsko-czarodziejsko wręcz. Taki zapach pocztówek dźwiękowych od razu mi przychodzi na myśl i takie kiepskiej jakości te pocztówki dźwiękowe wtedy były drukowane. Pamięta pan, panie redaktorze? O, nie słyszymy się? O. Słyszymy się, tak, słyszymy się. Nie, ja tak się tak zamyśliłem, bo mi ta końcówka w ogóle jeszcze przypomniała, nie wiem, melodię z Bolka i Lolka. No bo ta harmonika taka charakterystyczna, tak. To jest raz, a dwa, że rytm i to takie od razu też skojarzenie z piosenką Isn't She Lovely Stevie'ego Wondera, którą napisał dla swojej córki, też jest w podobnym rytmie i też taka gloryfikacja miłości do małego dziecka. Wszystko to takie dość podobne, ale no taki piękny McCartneyowy sos, no zapachniało bardzo. McCartneyem po prostu na kilometr. No i te... Bardzo i tak właśnie się dziwiłem, bo tak sprawdzałem też, że tak naprawdę ta piosenka osiągnęła szczególnie w Stanach najwyższe noty w grudniu No a brzmi ona się świątecznie. To pewnie kojarzy wakacyjnie, mi się kojarzy, ale tak sobie pomyślałem, że no pod święta w też Stanach... pasuje chyba. Tak, ale poza tym w Stanach, umówmy się, że i w Kalifornii, i na Florydzie, tam jest cały czas lato, w związku z tym tak. Nie ma się co dziwić, że to trochę inaczej jest jednak. Dokładnie. Trochę inaczej to wszystko trafia do nich, mimo wszystko, no, ale tak, jeżeli chodzi o porę roku. Tak, ale tak czy owak, no, to jest kolejny jakby przypadek w moim muzycznym życiu, że jednak muszę sięgnąć po więcej piosenek Gilberta O'Sullivana, żeby sobie posłuchać, bo to jednak... jest takie słowo, wdzięczne to jest. Wdzięczne szalenie i myślę, że właśnie im więcej się słucha, tym też można odkryć jeszcze takich innych rzeczy. No, ja sam jestem ciekaw, bo jak przeczytałem o tej najnowszej płycie, to się zastanawiałem, czy właśnie były podobne ballady, które śpiewał te 50 lat wcześniej, czy jednak zdecydował się na coś zupełnie innego. I zaczął grać heavy metal, tak? Przez duże J. Ale nie, mam nadzieję. Albo hip-hop. Chyba też nie, raczej nie. Albo acid jazz. O, acid jazz to będzie za chwilę. będzie. Bo to już teraz lata 90. i to już jest taki okres w muzyce, kiedy jednak ten funk z muzyką disco zdołał się już przemielić w latach 70.
Potem był ten okres lat 80., fascynacja synth-popem i tymi wszystkimi syntezatorami i nagle pojawiają się lata 90., czyli wysyp trochę hip-hopu. No pomijam grunge, bo to jest taka cięższa muzyka, ale w tej muzyce dyskotekowej i tej około-funkowo pojawiają się takie nowe, świeże powiewy. I to chyba jeden z przykładów, prawda? To, co za chwilę usłyszymy. No tak, bo na wszystkich właściwie składankach takich nazywanych AC Jazz Volume 1, Volume 2, Volume 10 i tak dalej, piosenki tego zespołu na pewno się pojawiały. Bo to był taki sztandarowy zespół w tamtych czasach. Zresztą szalenie popularni byli są do dzisiaj w Japonii. Gdzie ta Japonia. Piosenki... Czyli Chopin. No, jak nie Szwecja, to Japonia. Tak? Tak. Chopin. Kto tam jeszcze zrobił karierę z naszych? Tak specyficznie? Nie, już nie pamiętam. Blok 27, tak? I... Plus 1. A i 2 plus 1. Mieli w pierwszej dziesiątce piosenki z Singapore. No i właśnie zespół, o którym za chwilę. O którym już mówimy. Tak. Jak... Zobaczyłem, że w tłumaczeniu na przykład w internecie ta nazwa pojawia się jako zupełnie nowe czołgi ciężkie. Ale to czołg to tank, więc to było no właśnie, brand nie wiem new dlaczego. Tanks. Chyba, że no, ale... słowo heavies, czyli jako ciężkie maszyny, ciężkości. Chyba tak. Chyba tak. Czyli już wiadomo, że jest to Brand New Heavies, czyli AC Jazz, ale to nie będzie taki, to jest bardzo taneczny numer w sumie. No wiem. I taki wiem. Jeden z lżejszych, jeżeli chodzi o te, które oni wyprodukowali w swojej karierze. Oni w ogóle pojawili się w połowie lat 80. Na scenie klubowej Londynu, tylko że tak naprawdę dopiero na początku lat 90. zaczęły odnosić jakieś sukcesy, szczególnie właśnie z wokalistką Dion Davenport, która w tej piosence, której będziemy słuchać, też śpiewa. I to był taki jeden z lepszych okresów, jeżeli chodzi o zespół Brand New Heavies z tą wokalistką, bo w ogóle mieli kilka wokalistek. Jedną z wokalistek była też na przykład Syda Garrett. Naprawdę? Która... Oczywiście, słynna, że tak. Słynna Syda Garrett z duetu I Just Can't Stop Loving You z Michaelem tak Jacksonem. Tak jest. I ona, Syda Garrett, nagrała z nimi cały album. To było też już po tym albumie Brother Sisters, z którego jest ten wielki przebój, o którym dzisiaj będę was raczył. Natomiast mieli właśnie następny album, kiedy Dea Davenport chciała troszeczkę odpocząć i chciała zająć się solową karierą. Chciała usiąść. To właśnie zaprosili. Tak musiała tańczyć i śpiewać, tańczyć i tak. To ja sobie teraz usiądę i zajmę się sobą. Przysiadła i w tym momencie był przebój You Are The Universe. Który był bardzo popularny. I to właśnie. No właśnie, jeszcze był taki utwór Sometimes, no i oczywiście You Got the Friend, który był to stary utwór. To chyba tylko pan pamięta, panie redaktorze. No i może Starski. Niemożliwe. No, pewnie jakbyśmy posłuchali, to by się... To jest stary utwór Carole King z 1971 roku, ale ten utwór w ogóle, You've Got a Friend, to był jedyny numer Brand New Heavies, który w Wielkiej Brytanii doszedł do pierwszej dziesiątki. No tak, no You've Got a Friend to kojarzę, ale... No. Mówię o tym wcześniejszym, no ale... Sometimes. Utwór, tak, Sometimes, ale utwór, który za chwilę, to żaden tak. z tych, które pan wymienił. Nie. To jest taki utwór, który ja lubiłem najbardziej i dzięki któremu w ogóle poznałem zespół Brand New Heavies i dzięki któremu nawet kupiłem sobie ich kasetę. No proszę, czyli tak się piosenka spodobała, że zmusiła pana do zakupu. Dobrze, tak. Czyli musiała być tak dobra jest. Piosenka. Fajna piosenka, jakoś tak bardzo, bardzo mi się podobała. Zresztą to był utwór, który został wybrany na głównego singla, jeżeli chodzi o płytę Brother Sister. Później był jeszcze przebój Midnight at the Oasis, który był też całkiem sporym przebojem w Wielkiej Brytanii, ale tylko w Wielkiej Brytanii, bo
piosenka ta nie ukazała się na amerykańskiej edycji tego albumu, także to trochę dziwne w sumie. No ale tak czasami bywa i pewne rzeczy są No właśnie, zastanawiam się, czy kierownicy artystyczni niektórych wytwórni dostają na przykład album wydany na Wyspach Brytyjskich i stwierdzają, nie, ten utwór na przykład nie nada się na rynek amerykański i na przykład decydują się na usunięcie jednego lub dwóch nagrań. Chyba tak nie wiem, może tam tak mi się wydaje, że często jest to pewnie sprawa publishingowa. Jeżeli chodzi o sprawy, bo akurat Midnight in Oasis to jest też utwór z 73 roku i był wcześniej popularny w Stanach, w miarę, no to nie był jakiś taki wielki hit, no ale na przykład w Kanadzie doszedł do drugiego miejsca, ale to była połowa lat 70. Może tak się zdarzyło, że jednak nie można było tego utworu wydać w Stanach Zjednoczonych. Tak, że nie było podpisanych praw właśnie na ten kraj. Mhm. Dokładnie, dokładnie. Także chyba to akurat zadecydowało, bo nie sądzę, żeby cokolwiek innego, bo akurat wersja zespołu Brand New Heavies była bardzo dobra, moim zdaniem. Mhm. I właśnie była na tym albumie, którego to słuchałem swojego czasu bardzo często. Ale Dream on Dreamer było rzeczywiście najbardziej dla mnie charakterystyczne i to od tego się zaczęło. I od tego się też zaczęło takie moje słuchanie częstsze tak zwanego acid jazz w połowie lat 90. i zdecydowanie Brandy Heavis miała na to duży wpływ, moi drodzy. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o moją osobę skromną zresztą. Tak, niewątpliwie. Dream on Dreamer, czyli co, śni śniaczu albo marz marzycielu, tak? Chyba to drugie lepsze. Śniaczu. Bardzo tak. Tak. Zaspany człowiek. Masz marzycielu. Masz marzycielu, rób z tym, co chcesz. Dobrze. No i ale to takie wakacyjne klimaty, prawda? To będzie taki. Szalenie. Idealne na taką popołudniową porę na plaży. No, skoro pan w Krynicy Morskiej, no to. Tak, nawet taką bryzę morską odczuwa się tutaj. Jak te smyki wchodzą gdzieś tam już na samym początku utworu, to od razu człowiek tak. Możesz głębiej odetchnąć i czuć lot od razu. Właśnie, zaraz się o tym przekonamy. Panie redaktorze, dziękuję za dzisiaj, że znalazł pan w ferworze walki jednak tę chwilę czasu, żeby się z nami połączyć. Cieszę się ogromnie. No i cóż mi pozostaje? Mieć nadzieję, że za tydzień usłyszymy się ponownie. 13 w dodatku. O, to będą takie pechowe kanapki? To się okaże. Dobra. To się okaże. Dziękuję jeszcze raz, panie redaktorze, i życzę pięknego koncertu i spokojnego weekendu w takim razie. Ja również życzę i pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Wtedy oczywiście, którzy słuchają nie tylko z Krynicy, ale z całego świata, bo przecież nie tylko z Polski. Dokładnie, taki mamy zasięg. No. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzisiaj kanapki z plecaka Stasiaka przygotowane przez redaktora Don Babla, takie niezwykle gorące, wakacyjne. I się pięknie zrobiło. Przed chwilą Brand New Heavies, Dream on Dreamer. Wcześniej Gilbert O'Sullivan, Claire. Tak się przedstawiała dzisiejsza odsłona kącika z plecaka Stasiaka. Na następną oczywiście zapraszamy za tydzień po godzinie 18:05.